3 października 2019. Witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex Klubu. Piotr Kłania z tej strony. Krótkie uaktualnienie do aktualnej sytuacji na dolarze. Z perspektywy wydarzeń, jeśli chodzi o ostatnie dwa dni, zwłaszcza to, o czym mówiliśmy sobie wczoraj i przedwczoraj, w dniu wczorajszym wspominałem cierpliwość w ramach przygotowania do sprzedaży dolara w krótkim terminie zapłaciła prawdopodobnie podwójnie i gratulacje dla tych, którzy potrafili ciśnienie wytrzymać i którzy pokłady tej cierpliwości w sobie znaleźli. Zwłaszcza było to, czy mogło być to takie dla osób, które widziały chociaż raz webinar z perspektywy swingów chociażby, no mogło być to takie udowodnienie tego, że warto czasami w tą cierpliwość się uzbroić. Generalnie rzecz biorąc, wygląda na fantastyczny górny swing w krótkim terminie na indeksie dolarowym. Kwestia podwójnego szczytu i kwestia tak zwanego retestu od spodu po przełamanej linii trendu. To wszystko wpisuje się w ten lekko negatywny scenariusz, jeśli chodzi o dolara. Natomiast ja podkreślę jedną rzecz, że tutaj widzę słabszego dolara z perspektywy krótkiego terminu, natomiast to, o czym mówiliśmy sobie wcześniej z perspektywy długiego terminu, dopóki 95 nie zostanie poddane, tak, i to w kwestii zamknięcia na wyższym horyzoncie czasowym, to tak naprawdę ten dolar w każdym momencie będzie miał szansę wrócić do sił i wrócić na tron. Na chwilę obecną, w związku z aktualną sytuacją, ja myślę, że kwestia tutaj próby wyrysowania M-ki będzie miała miejsce, w związku z czym pierwszym takim poziomem według mnie dla sprzedających dolara będą okolice na koszyku, okolice 98, a później generalnie rzecz biorąc myślę, że nawet okolice 97,50 nie można wykluczyć. Dwa istotne wydarzenia będą miały miejsce jeszcze w tym tygodniu, a mianowicie ISM w dniu dzisiejszym poza przemysłem i jutro payrolls. Oczywiście kwestia wybicia i zamknięcia dnia powyżej tego podwójnego szczytu zmienia układ i jakby hamuje ten w krótkim terminie negatywny obraz dla dolara. To popatrzmy sobie z perspektywy poszczególnych par w wydaniu intraday. Euro-dolar idealnie się zachował w dniu wczorajszym w związku z retestem okolic 1.0905, 1.0895, to o tym żeśmy sobie, jeden ze scenariuszy, o tym żeśmy sobie rozmawiali, możliwa odwrócona głowa z ramionami i zasięgi w kierunku 1.10 jak najbardziej możliwe. Jeśli nie udało Ci się podejść tego etka w dniu wczorajszym, to na co warto zwrócić uwagę w dniu dzisiejszym, a mianowicie kwestie ewentualnie, jeśli rzeczywiście mamy rysować tą odwróconą głowę z ramionami, no to kwestie przetestowania być może raz jeszcze ostatniego miejsca słabości. Wczoraj były dwa możliwe podejścia na etku, jeden na tym cofnięciu, a drugi na zamknięciu, wyjściu powyżej tego ostatniego miejsca słabości. I to na dzień dzisiejszy, to rzeczywiście w dniu dzisiejszym ewentualnie, ok, retest tych poziomów z bardzo niewielkim stop lossem w przypadku kontynuacji osłabienia dolara dawałoby możliwość podejścia. Natomiast tak jak mówię, no bez jakichś fajerwerków, nie wiadomo jak wysoko, myślę, że te 1.10 jesteśmy w stanie na ten moment z perspektywy intraday mamy szansę przetestować. Jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w związku z dzisiejszym ASM-em, to jest kwestia dość wysokich oczekiwań, bo to jest w okolicach 55. Widzieliśmy, co stało się po słabym ASM-ie dla przemysłu, tak, przy odczycie 47. W związku z czym odczyt w dniu dzisiejszym zbliżony lub powyżej oczekiwań może sprowokować ruch w drugą stronę. Ja się spodziewam tego ruchu euro-dolara w kierunku 1.10 przed publikacją danych ze Stanów Zjednoczonych. I jeszcze dolar z frankiem, jakby odbicie lustrzane, gdyby ktoś preferował w przypadku ewentualnej kontynuacji
W przypadku ewentualnej kontynuacji negatywnego sentymentu na rynku, ten frank może zostać potraktowany, jako bezpieczna przystań. Tutaj możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Wczoraj nawet mieliśmy, prowadziłem live'a. Moje shorty w ramach potencjalnej strefy podażowej przy tym spajku przetrwały ze stopem, który był wyżej od maksa o 0,7 pipsa. To tak gwoli ścisłości. Jak się można próbować podłączyć pod tego dolara z frankiem? Ewentualnie, tak, w przypadku kontynuacji osłabienia dolara. Tutaj należy uważać wczorajsze jeszcze dodatkowe szukanie stopów spowodowane między innymi bardzo gołębimi wypowiedziami przedstawicieli szwajcarskiego banku centralnego. A myślę, że jeśli ktoś jest tutaj, faworyzuje franka powyżej euro, no to oczywiście kwestia tak zwanego over-under, czyli powrotu do poziomów, o których rozmawialiśmy sobie w dniu wczorajszym na nagraniu bodajże na TradingView. Nie inaczej. Myślę, że można to spróbować sobie przełożyć poprzez jakieś odmierzenie i widzimy wyraźnie, że parytet ma szansę być przetestowany i to ewentualnie jest kwestia ponownego podejścia pod shorty. Jeszcze raz, ze stopem powyżej maksu z dnia wczorajszego i ewentualnie próba testowania niższych poziomów w kierunku 99, 98, 50. Nie dajcie się złapać w pułapkę w ciągu dnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.